Wygrywamy dzisiaj z Błękitnymi Stargard 1-0 i można powiedzieć, że w końcówce nam trochę szczęście dopisało. No można tak powiedzieć, no wiadomo, na rzut karny w 90 minucie, no to trzeba powiedzieć, że trochę tego szczęścia było, aczkolwiek konsekwencja była w naszej grze widoczna przez cały mecz. Pracowaliśmy, pierwsza połówka bardzo dobra, no drugi trochę było może słabiej, ale pracowaliśmy na tą bramkę przez całe spotkanie. Bo tak patrząc z perspektywy całego meczu, no to można powiedzieć, że było to wyrównane widowisko. No trzeba powiedzieć tak, że mówię, no jakby nie ten karny, to pewnie by mecz by się skończył wynikiem 0-0 i byłby to wynik sprawiedliwy, ale no mówię, no pracowaliśmy, udało się, rzut karny, bramka, gol i to my cieszymy się z 3 punktów. Dla ciebie chyba też bardzo ważne, że jak wchodzisz do drużyny, od razu zachowujesz dzisiaj czyste konto, bo dzisiaj 0 z tyłu w twoim wykonaniu. No tak, no. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze mówię, 0 z tyłu, udało się wygrać, także debiut marzenie, trzeba tak powiedzieć i oby tak dalej. Mam nadzieję, że to jest tak prognostyk naszej dobrej gry, naszych zwycięstw w kolejnych spotkaniach. Miałeś niewiele czasu, żeby zaaklimatyzować się w drużynie, ale dzisiaj widać było, że też wprowadzałeś jakiś spokój w defensywie. No, starałem się wypełnić moją rolę jak najlepiej tylko potrafię. No, mam też w drużynie kilku kolegów, czy Krzyśka Bąka, czy Deleu, znamy się z gry w Lechii Gdańsk. No, mamy też dużo młodych chłopców, więc starałem się jak mogłem, żeby właśnie opanować tą sytuację z tyłu, żeby wprowadzać spokój i żeby oni też czuli się pewnie.